Chcesz zejść, czy ci dobrze? Chcesz zejść, Czestuś? Czy jest ci dobrze, tak? Na rączkach? Obawiam się, że jest ci za dobrze. Tak? Posiedziałbyś? Posiedziałbyś troszkę? No dobra. Dzień dobry, moi kochani. Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. I dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, bierzemy się za podkład błyskawiczny z Glam Shopu. Dosłownie dwa dni temu przyszła do mnie paczka PR-owa z Glam Shopu. Ja jestem przeszczęśliwa, wiecie, jak przychodzą paczuszki PR-owe, bo to jest po prostu, no takie wiecie, ukoronowanie mojej pracy, docenienie mojej pracy. Także ja przepięknie, Haniu, dziękuję za paczkę. I teraz tak, powiem szczerze, że ja mam takie troszeczkę mieszane uczucia, ale dlaczego? Dlatego, że ja zawsze nakładam bardzo bogatą pielęgnację, zarówno na noc, no to wtedy to już w ogóle jadę na grubo, ale na dzień moja pielęgnacja też jest wielowarstwowa i taka, no bym powiedziała, treściwa. I tutaj jeszcze muszę dodać, dla osób, które nie oglądają mnie zbyt często, ja mam cerę bardzo mieszaną. Bardzo mieszaną, co to znaczy? To znaczy, że ona się mocno wyświeca w strefie T, natomiast tu, zwłaszcza przy ustach, no te strefy są bardzo, ale to bardzo suche. Tak więc to jest taki najtrudniejszy rodzaj skóry, tak, do w ogóle i do pielęgnacji, i do tego, żeby podkłady ładnie wyglądały, i tak dalej, i tak dalej. I w paczuszce PR-owej razem z tymi pudrami, tak, puder, właściwie to jest podkład w pudrze, przyszły bazy i tutaj właśnie stąd jakby moja taka obawa, dlatego że te bazy są tak jakby zastygające, a moja pielęgnacja, no jest taka, tak jak powiedziałam, treściwa i ona może powodować, w sensie moja pielęgnacja, to, że te bazy, które są zastygające, mogą się rolować. Już tak już kiedyś tak właśnie miałam, jak pierwszy raz nakładałam te bazy, potem nałożyłam na taką lżejszą pielęgnację i było wszystko ok. Natomiast w tej chwili ja mam bardzo tutaj przesuszone i gdybym nałożyła taką mniej bogatą pielęgnację, to jednak policzki bardzo by mnie ciągnęły, zwłaszcza, że nakładam produkt suchy, więc zobaczymy, jak mi się to uda. I myślę, że na jedną część twarzy nałożę sobie tą bazę, bo tak właśnie Glam Shop rekomenduje, żeby nakładać to na bazę, bądź też na pielęgnację, która już chwilkę leży na naszej twarzy. W tej chwili, słuchajcie, jest około godziny 10, nie mogę ruszyć aparatu telefonicznego, bo mam ustawiony tu kadr, więc jest dość wcześnie. Nie wiem, czy uda mi się zrobić dzisiaj test długotrwałości, bo tak jak mówię, ta moja cera jest taka, no jakaś taka uwrażliwiona. Nie wiem, co ja zrobiłam. W każdym razie powiem Wam, co ja już mam na twarzy. Na mojej twarzy dzisiaj wylądowały, jak zwykle, już tutaj reszteczka była tego serum z Bielendy, to jest serum peptydowe. I już mi się skończyło, także to była ostatnia aplikacja. Na to serum mam nałożone serum Spariens. No i tego serum Spariens to ja nie wiem ile, ja już zużyłam opakowań, ale ja po prostu je kocham, kocham, uwielbiam. I wcale bym się nie pogniewała, gdyby ono było dostępne, wiecie, w pojemności 100 ml. Dałabym radę wykańczać. Naprawdę, naprawdę dałabym radę wykańczać. Na to mam nałożoną emulsję ze śluzem ślimaka ze Skin 79, bo ona właśnie zapewnia mi taką fajną okluzję i generalnie śluz ślimaka bardzo dobrze robi na te moje właśnie przesuszone strefy. No i to jest olbrzymia pojemność, bo tutaj mamy aż 130 ml i tak jak mówię, ja bym się wcale nie pogniewała, gdyby serum Spariens było też dostępne w takiej pojemności. Też bym sobie bardzo chętnie kupiła. No i na to wszystko oczywiście poszedł SPF. SPF z Cosrxa. Uwielbiam ten SPF. To jest też moje kolejne opakowanie. Za co go tak bardzo lubię, bo jest lekki, to po pierwsze, a po drugie jest na tyle delikatny, że jestem w stanie położyć go pod oko i oko mi nie łzawi. Tak więc, tak jak widzicie, no ta pielęgnacja jest taka na bogato, stąd też właśnie moje obawy, czy ten błyskawiczny podkład w pudrze poradzi sobie z tą bogatą pielęgnacją. Natomiast jeżeli nie, to zmyję go, nałożę ten podkład z L'Oreala, bo on jest też zastygający i wtedy na ten podkład z L'Oreala dopiero nałożymy sobie podkład w pudrze z Glam Shopu. Okej, lecimy! Spójrzcie, tak wygląda ta
baza. Ja wzięłam sobie różową perłę w tej chwili. Ona przepięknie pachnie. Ona tak pięknie pachnie. Uwielbiam ten zapach. No i dobrze, weźmy sobie jej troszkę. I ja na tą stronę właśnie nałożę sobie to na bazę, a na drugą stronę nałożę bez bazy i zobaczymy. Ponieważ Hania też kładzie pod oko, to ja też jakby tutaj tą bazę zaaplikuję dość wysoko. O, i widzicie? I na tym nic mi się nie roluje. Ja już teraz nie pamiętam, na czym mi się rolowało. Wydaje mi się, że miałam inny SPF. Nie wiem, czy nie ten holiki, wiecie? I wtedy co mi się zrolowało. A teraz zobaczcie. Ciągnę i się nic nie dzieje, także jest ok. Ja sobie jeszcze troszeczkę dołożę może tutaj właśnie, bo ona jest nawilżająca, ta baza. Nie no, ten zapach jest po prostu obłędnie piękny. To ja sobie resztkę, wiecie co, wsmaruję w dekolt. Także tak wygląda strona z bazą, tak wygląda strona bez bazy. I mamy tutaj w sumie 5 odcieni, mamy aż 3 jaśniutkie, bo mamy jasny ciepły, jasny neutralny i jasną oliwkę oraz 2 troszkę ciemniejsze, ciepły i naturalny. I teraz ja Wam chyba na tej stronie właśnie pokażę swatche. Pierwszy to jest jasny ciepły. Jasny ciepły. Teraz mamy jasny, neutralny, no ten to jest jaśniusieńki. Ja specjalnie nabieram tak naprawdę sporo, żebyście dobrze widzieli kolory. No ten jest taki jaśniutki, jaśniutki taki dla bardziej alabastrowej cery. Teraz będzie jasna oliwka. One są bardzo takie jedwabiste pod palcem. Teraz będzie naturalny. I to będzie chyba taki mój odcień najbardziej. I teraz odcień ciepły. Czyli od tej strony mamy ciepły, neutralny, jasną oliwkę, jasny, neutralny i jasny, ciepły. Jak widzicie, on ma całkiem niezłe krycie, także ja usuwam to, nakładam raz jeszcze pielęgnację, bazę, wszystko i za momencik jestem sobie. No dobrze, minęło prawie godzina, więc już dochodzi, słuchajcie, 11. Nałóżmy sobie tą różową perłę raz jeszcze tutaj na ten policzek. Wiecie, ja też chciałam, żeby ta pielęgnacja tak dobrze siadła na twarzy. Gdzieś Teruś przysiadł? Sinuś? Sinuś mamusi przysiadł? Sinuś mamusi? Pokażesz się troszkę? O Boziu! Słuchajcie, to jest klocek. Ale musiałam po prostu Wam pokazać. To jest mój cesterek. Sinuś mamusi? Tak? Jesteś sinuś mamusi? No, siedź. Siedź chłopie, siedź. Mój sinuś mamusi. Sinuś mamusi, buzi dasz? Cester? Daj buzi, daj buzi. Nie gadam z tobą, po co mnie bierzesz na ręce? Ja się lubię przytulać, ale jak sam wskoczę sobie. No on waży jedyne 25 kilo, więc jak widać, troszkę panci jest ciężko. Chcesz zejść? Chcesz zejść, czy ci dobrze? Chcesz zejść, Czestuś? Czy jest ci dobrze, tak? Na rączkach? Obawiam się, że jest ci za dobrze. Tak? Posiedziałbyś? Siedziałbyś troszkę? No dobra. On jest ciężki. No ciężki jesteś. No wiem. Ustanawiam, że sobie moim ukochanym kremikiem, który jest pod oczy, ale ja go używam do ust i uwielbiam go w tej roli. To jest oczywiście kremik Spariens. I zobaczcie, taka reszteczka jest. Synuś. No dobra, usta nawilżone, nakładamy podkład naturalny. Tu jeszcze Wam pokażę opakowanie. Opakowanie wygląda w ten sposób. Mamy tutaj też taki aplikatorek. Gdzie on poleciał? I jak widzicie, jest to puderniczka z lustereczkiem. Normalne, szklane lusterko.
I Hania tu rekomendowała, żeby nakładać właśnie tym puszkiem. On jest dość mały, ja wolę jednak te większe, więc zaraz pewnie przesiądę się na puszek ten glam shopowy, ten czarny. Ale najpierw zobaczmy, jak nakłada się właśnie tym aplikatorkiem. No powiem Wam. No ten naturalny jest dla mnie, jak widzicie, za jasny. Ja bym potrzebowała jeszcze ciemniejszego odcienia, Haniu, ale ja zaraz się przybrązowię. Natomiast ze zdziwieniem stwierdzam, że zobaczcie, to ma naprawdę porządne krycie. Jak nakładałam, wiecie co, jak nakładałam te swatche, to tak sobie myślę, chyba trzeba będzie nałożyć podkład. Taki podkład standardowy i dopiero jakby wzmocnić krycie podkładu tym podkładem w pudrze. Ale tutaj, zobaczcie, no poza tym, że jest bardzo jasny, to naczynka przykrywa. Może nie w 100%, w jakichś 80%, ale przykrywa. Nie wiem tylko, czy pod oko to jest do końca dobry pomysł, ale zaraz to wszystko spryskamy sobie mgiełką, bo właśnie Hania rekomenduje też użycie mgiełki na sam koniec. No i słuchajcie, Hania ma przecież skórę suchą, więc gdyby to jakoś ściągało czy coś takiego, to myślę, że ona by nie czuła się komfortowo. Ja też tutaj nie czuję żadnego ściągnięcia. Dobra, nałóżmy też na szyję. I jeszcze na tą stronę bez bazy też nałożę troszkę aplikatorkiem, potem się przesiądę na ten puszek większy. No, krycie po jednej, jak i po drugiej stronie. Mam wrażenie, że jest jednakowo spoko. Poza tym, że jestem strasznie biała. Trzeba się będzie dobrązawiać, ale to zaraz ogramy. Dobrze, łapię za ten puszek. Myślę, że tym mi pójdzie lepiej, szybciej i sprawniej. No zobaczcie, od razu lepiej. No umówmy się, tych moich, widzicie, przebarwień do końca nie przykryło, ale to nie jest nic, co by jakoś straszliwie mi przeszkadzało. Naprawdę to jest ten naturalny. Nie wygląda strasznie jasno. Także tak, wszystkie osoby o jasnych karnacjach uważam, że będą bardzo mocno ukontentowane, bo jak widać, to są bardzo, ale to bardzo jasne podkłady. Zobaczcie. Dobra, koloru tutaj nie oceniamy, tak? Kolor mamy, jaki mamy. Wzięłam ten najciemniejszy. Znaczy jeden z ciemniejszych, tak? No bo mamy jeszcze ten ciepły, ale ciepły to wiadomo nie dla mnie. Ja sobie tu przejeżdżam też po dekolcie, żeby to jakkolwiek bądź wyrównać. Natomiast powiem szczerze, że on tak bluruje i daje takie wygładzenie, że wow. Ale teraz muszę, po prostu muszę dorzucić tutaj bronzera. W dużej ilości. To ja sobie na taki duży pędzel ten z pokusy wezmę najjaśniejszy bronzer i to jest mleczna kawa. Weźmy sobie tej mlecznej kawy. Ja sobie muszę dobrze dobrązowić. To potrwa chwilę. Wiecie, nie chcę przesadzić. Tu jeszcze mam oliwkowy bronzer. Ja sobie pomieszam te dwa właśnie. No jest to mocno, mocno za jasne. To teraz łapię za T126. T126.
ten właśnie oliwkowy bronzer. I tym oliwkowym bronzerem już będę się konturować. No wiecie co, ale jak tak dokładałam tego bronzera, to czoło tak sobie zaczyna wyglądać. W sensie takie przetarcia się robią, ale ja też tak mocno trę. I to może mój błąd. No tak, zdecydowanie ja potrzebuję... Haniu, ja potrzebuję ciemniejszego koloru. Obawiam się, że też wiele z nas potrzebuje ciemniejszych kolorów. Wiecie co, ja sobie wezmę jeszcze ten ciepły, bo on jest jakby najciemniejszy. I nim tu odetnę... Ale widzicie, on też jest jaśniutki. No, wiecie co, chyba ze względu na ten kolor, to nie wygląda dobrze. Naprawdę to nie wygląda dobrze, chociaż próbowałam tutaj tymi bronzerami się ratować. Ale nie chcę sobie narobić plam. No nie, tutaj chyba nawet testu długotrwałości nie będę robił. Okej. Po mocnym dopracowaniu wygląda to wszystko w ten sposób. Ja nałożyłam sobie jeszcze róż i rozświetlacz z takiej paletki z kalendarza adwentowego. To była po prostu paletka do konturowania. I tutaj mamy takie trio, bronzer, róż, rozświetlacz. Nałożyłam sobie właśnie ten róż i rozświetlacz właśnie z tej paletki. Tak to wygląda. Nadal jest za jasno, umówmy się. Natomiast no, nic z tym nie zrobię. Nie chcę, wiecie, nie chcę tutaj już dokładać kolejnych warstw bronzera, bo to też nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żebyśmy ocenili, jak wygląda ten podkład w pudrze. Tak więc pomijamy kwestię tego, że on jest tak bardzo jasny na mojej karnacji, znaczy w sensie on jest po prostu bardzo jasny, tak? Ja mam, jak widzicie, troszkę ciemniejszą karnację, mimo tego, że czasem wydaje się tutaj w podglądzie, że ona jest bardzo jasna. No dobrze, to nałożę sobie teraz kredeczkę i to jest konturówka Otulacz. Tu mam pomadkę w płynie właśnie z Glam Shopu, z klasyczny róż. Zaraz zobaczymy, czy ona będzie tutaj pasować. I na to nakładam błyszczyk w kolorze Elegant z kolekcji Pokusa. I tak jest zdecydowanie lepiej, nie? No dobrze, to teraz możemy to wykończyć mgiełką. Ja jeszcze mam, wiecie, niedokończoną tutaj dolną powiekę, ale tym się jakoś mocno nie przejmuję, zaraz to nadrobię. Natomiast nałóżmy sobie mgiełkę. Ale wiecie co, jak się nałożyło tą mgiełkę, to tak od razu jakoś tak lżej to zaczyna wyglądać na twarzy. No, chodźcie tu bliżej. Ja Wam się pokażę z bardzo, bardzo bliska. No i spójrzcie, tak to wygląda z mega bliska. Nie do końca podoba mi się tutaj na czole, bo tu się takie porobiły, nie wiem czy Wy to widzicie, takie delikatne przetarcia, ale to jest chyba trochę moja wina, bo ja tym bronzerem to tarłam i tarłam, bo w momencie, kiedy nakładałam sam ten podkład, to tu było gładziusieńko. Natomiast w tej chwili są takie przetarcia, ale to chyba ja nabroiłam, nakładając zbyt mocno, próbując wetrzeć bronzer, ale chodźcie tutaj jeszcze zobaczcie policzki. Tak więc powiem Wam szczerze, że teraz po wykończeniu tego wszystkiego mgiełką jestem zaskoczona, jak to się ładnie zmiękczyło. Ja w ogóle nie czuję tego podkładu, tego pudru właściwie na twarzy. Myślałam, że będzie dużo gorzej, zwłaszcza tutaj w tej strefie, która jest u mnie taka naprawdę problematyczna. No ten za jasny kolor jednak powoduje to, że ten podkład jest mega widoczny na twarzy, tak? No bo to jest zupełnie takie odcięcie, pomimo tego, że robiłam co mogłam bronzerami, ale też nie chciałam
jakby wiecie, dołożyć warstwy bronzera na warstwę tego podkładu w pudrze, no ze względu na to, że oceniamy podkład w pudrze, więc już powiedzmy, że kolor zupełnie pomijam. Myślę, że dla osób, które mają właśnie taką bardzo jasną karnację, to może być bardzo, bardzo fajny produkt. Z całą pewnością ja będę go wykorzystywać, wiecie do czego? Do podczyszczania. Do podczyszczania tutaj na przykład zewnętrznych kącików, bo już Wam pokazuję, o co chodzi. Tu mam taki stary pędzelek, to jest Sephora chyba 62 numer, taki wachlarzyk. Wezmę sobie ten ciepły na ten właśnie pędzelek i zobaczcie. Widzicie to? To będzie przegenialny właśnie puder, taki wykańczający do makijażu oka. Serio. No i myślę, że wiecie, że zimową porą, kiedy cała będę jaśniejsza, to będzie to po prostu dużo lepiej wyglądało. W tej chwili mam zbyt ciemną karnację do tego podkładu. No ale cóż, pochodzę ładnych parę godzin, nie? I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, także widzimy się za chwilkę. Dobry wieczór, moi kochani, jestem z powrotem. Mamy godzinę 21:07. Czyli od nałożenia tego podkładu minęło prawie 10 godzin, bo jakoś skończyłam go nakładać chyba po 11, bo było po 10, jak nałożyłam, wiecie, drugi raz pielęgnację i potem się kręciłam, prawie godzina minęła. No i powiem Wam tak, to nie wygląda dobrze, zaraz Was zbliżę do siebie i myślę, że to wiecie co, nie wygląda dobrze ze względu przede wszystkim właśnie na ten kolor. Ja tutaj no, nie spodziewałam się jakiejś długotrwałości czy czegoś takiego, taka jest prawda. Natomiast no, moje sebum plus moja dość bogata pielęgnacja no z tym podkładem się nie polubiły. Jest po prostu tak, jak myślałam, że będzie, chociaż myślałam, że będą problemy już na etapie nakładania. Na etapie nakładania było super i tak do 4 godzin wyglądało to ok. Natomiast potem ja poszłam z psami na spacer, wiecie, tutaj te okulary delikatnie się odcisnęły. Dało się to, że tak powiem, rozmazać wszystko. Było ok. Natomiast no, w tej chwili tu wszystko jest pozbierane. Mam wrażenie, że wiecie co, że na tej stronie z bazą wygląda to lepiej. Po tej stronie bez bazy jest bardziej zważone, jest bardziej takie nieświeże. Tak po prostu. Znacie moją miłość do glam shopu, tak? Ale po prostu no, taka jest prawda, że nie wszystko jest dla wszystkich. I o ile u kogoś ten podkład może się świetnie sprawdzać, mnie przede wszystkim on zaskoczył, wiecie, kryciem. No, że jest tak mocne. Mało tego, ja sobie tutaj, wiecie, smarowałam innym odcieniem, tu pokazywałam Wam, jak się podczyszcza, a potem dopiero kręciłam rolki i zobaczyłam, że tego nie roztarłam. Trudno, ale widać właśnie, jak bardzo jakby on jest kryjący. To jest na pewno na jego wielki plus. Natomiast przy właśnie takiej cerze z rozszerzonymi porami, przy przetłuszczającej się strefie T, myślę, że tu chyba nie zagra, tym bardziej jeżeli mamy zupełnie inny odcień naszej skóry od tego podkładu, bo gdyby on był, wiecie, ciemniejszy, to nie byłoby aż tak strasznie widać tutaj jakichś takich przetarć czy czegoś takiego. Ja Was za chwileczkę zbliżę, pokażę Wam to wszystko z bliska. Myślę, że ten puder będzie się bardzo dobrze spisywał do tego, żeby ewentualnie poprawki jakieś nanieść w ciągu dnia, ale nanieść normalnie puder, w moim przypadku oczywiście, nanieść go jako normalny puder, tak, tak po prostu, ale to też w nie za dużej ilości, dlatego że tak jak widzicie, no dla mnie on jest po prostu dużo, dużo za jasny. Druga rzecz, jeżeli chodzi o ten tusz, no to też się poodbijał, nie pokruszył się, o dziwo, bo myślałam, że wiecie, że będzie problem z kruszeniem bardziej, więc nie, on się nie pokruszył, może tutaj jakieś, wiecie, takie mikro ze dwie kropeczki widzę, po tej stronie nie widzę nic, natomiast dość mocno się poodbijał. Zaraz Was do siebie zbliżę i zobaczymy sobie po pierwsze, jak wygląda podkład, po drugie, jak wygląda odbity tutaj tusz i czy da się to jakkolwiek naprawić. Tak więc zobaczcie, jeżeli chodzi, zacznijmy może od tuszu, tak, bo to będzie szybciej i prościej. Spójrzcie, po tej stronie odbity jest mocniej, po tej tak jakby troszeczkę słabiej, no niemniej jednak obie strony wyglądają źle.
Ja specjalnie tego nie poprawiałam w ciągu dnia, bo chciałam Wam to pokazać. Natomiast to odbicie pojawiło się już jakieś 3-4 godziny po aplikacji, więc dość szybko bym powiedziała. Jeżeli chodzi o cienie, to zobaczcie, że na tej bazie kolorystycznej one bardzo ładnie się utrzymały. Przecież ja pod spodem nie kładłam żadnej bazy ani nic takiego. Tutaj są delikatnie zebrane w wewnętrznym kąciku, tu może troszeczkę bardziej, ale to oko chyba jest takie u mnie w ogóle bardziej problematyczne. Tak więc co do cieni bym się nie czepiała, natomiast no tusz odbija się dość mocno, więc zobaczmy, czy da się to usunąć, tak po prostu palcem. Bez problemu. Nie rozmazuje się, widzicie, da się to palcem. Spójrzcie, dało się to palcem wszystko ładnie usunąć, natomiast już z całą pewnością zauważacie, o co mi chodzi. Tu, jeżeli chodzi o ten podkład, no spójrzcie, on jest tutaj taki, widzicie, mam nadzieję, że to widać, taki bardzo mocno zważony. Ja się boję, że jak ja go dotknę, to on się natychmiast przesunie, zresztą zobaczmy to. Po prostu tylko dotykam palcem. No i tutaj mamy dziurę. Także wystarczyło tylko dotknąć palcem i robi się dziura, czyli tak na dobrą sprawę przypuszczam, że jak wezmę chusteczkę, żeby się odcisnąć, to się zrobi dokładnie to samo, ale sprawdźmy to. To jak dotknęłam, zobaczcie, to się i posypał tusz i tutaj jest wszystko tak, no, nie za ładnie. Natomiast spójrzcie, że o dziwo czoło się całkiem dobrze odcisnęło. Myślałam, że będzie gorzej, chociaż tutaj są takie przetarcia. Ale no to, co tutaj się dzieje, to jest, to nie jest do przyjęcia. No taka jest prawda. Zobaczmy, czy da się go dołożyć. No i spójrzcie, on wygląda na taki trochę ciemniejszy, a jednak moja karnacja jest jeszcze ciemniejsza. No nie, tu już jak są te dziury, spójrzcie, tutaj już jak są te dziury, to nawet jak go dokładam tak punktowo dość dużo, to widać, że te dziury jednak są. No trzeba by było tak dobrze popracować nad tym i myślę, że wiecie, że z pracy dałoby się wyjść. No niemniej jednak ten kolor w moim przypadku, no widzicie, no wygląda to naprawdę kiepsko. Także tak na dobrą sprawę u mnie formulacyjnie nie sprawdza się. W sensie takim, że właśnie, no wiecie, widać, że on tak jakby poosiadał w porach, ale tu też jest kwestia tego, że on jest za jasny. I kontrast pomiędzy moją skórą a tym jaśniusieńkim podkładem jest tak duży, że zobaczcie, jak wyglądają moje usta, na jak ciemne. A to jest moja czerwień wargowa, tutaj, zobaczcie, tutaj nic nie ma. Także... No nie, nawet najciemniejszy z tych podkładów jest dla mnie za jasny, także cóż. Jeżeli chodzi o tusz, będę go jeszcze testować, bo rzeczywiście robi spektakularne rzęsy, natomiast zobaczymy, jak przy po prostu innych cieniach, tutaj przy innej bazie, czy też będzie się odbijał. Myślę, że tak, bo skoro już ma tendencję, to tak jak to większość tuszy u mnie, one się jednak odbijają. Ja mam bardzo głęboko osadzone oczy, rzęsy po prostu dotykają cały czas, wiecie, tutaj tej poduszeczki. Tak więc, kochani, ja Wam przepięknie dziękuję za to, że ze mną byliście. Napiszcie mi, czy macie doświadczenia jakieś z tym podkładem. Tu jeszcze patrzę na tym dekoldzie. No, troszkę się pozbierał tutaj w zmarszczkach na szyi. No i nie wygląda to, wiecie, nie wygląda to za świeżo, po prostu. To jest jednak produkt suchy. Ja jednak potrzebuję czegoś, co jest na mokro i potem to ewentualnie przypudrować w miejscach, gdzie tego potrzebuję. A tutaj mamy jednak ten suchy produkt na calusieńkiej twarzy. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to mam takie poczucie, że po tej stronie, gdzie była baza, mniej odczuwam przesuszenie. Natomiast po tej stronie mocniej. Ale żeby być tak w 100% szczerą, to przesuszenie czuję po obu stronach. Po tej stronie po prostu tak jakby ono jest mniejsze. Ale tutaj, tak jak Wam wspomniałam, ta strefa przy ustach, tak tutaj wiecie, od nosa o tu, to jest naprawdę u mnie Sahara, więc ja tutaj bardzo często czuję przesuszenie, więc to tak, tak to wygląda. Dobrze.
Kochani, i jeszcze raz przepięknie Wam dziękuję, że byliście ze mną. Oczywiście dawajcie mi znać, co byście chcieli, żebym przetestowała w kolejnych odcinkach. Czy macie jakieś, wiecie, nowinki, nowości, o których na przykład nikt nic nie mówi, a Wy byście chciały zobaczyć to u mnie na kanale. Oczywiście bardzo Was proszę, nie za miliony monet i nie jakieś, wiecie, kardashianowskie, które trzeba sprowadzać ze Stanów i jeszcze płacić cło dodatkowo. Tak, wiecie, miejcie litość. Ale jeżeli na przykład widzieliście jakieś nowe podkłady w drogerii, które gdzieś mi umknęły i nie widzieliście u mnie na kanale, bądź też generalnie internet o tym milczy, to bardzo Was proszę, dawajcie mi znać. Ja oczywiście zrobię wszystko, żeby dla Was te produkty przetestować. A w tej chwili żegnam się z Wami i oczywiście serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Buziaki! Mua.